Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację kopiowania i przenoszenia plików aplikacji Pliki w systemach iOS oraz iPadOS. Zgłaszaliście, że macie z tym problem, więc ja postaram się dzisiaj pokazać Wam, że to wcale nie jest problematyczne. W tym celu oczywiście zaczynamy od tego, że otworzymy sobie aplikację Pliki. Pliki, dokumenty, przycisk wróć. Gdy mamy otwartą aplikację Pliki, ja Wam pokażę, jaki mamy tutaj folder. W tym folderze oczywiście mam kilka innych plików i też jeden folder. To głównie po to, żebyście wiedzieli, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i na czym będziemy pracować. ZZZ 11 430KB. Plik tekstowy ZZZ. Testowy arkusz 11. Testowy arkusz numbers. Opis audytów architektonicznych. Plik tekstowy opis folder audytów. Folder testowy 12. Folder testowy. Aplikacja GPS 17. I plik wordowski też jakieś tam aplikacje. I u dołu ekranu zawsze voiceover przeczytałam. Ostatnie. Karta. Synchronizowane. 5 rzeczy. Ile mamy rzeczy w danym katalogu. Tutaj informuje nas, że tych rzeczy mamy 5, więc możemy zacząć działać. Zacznijmy od funkcji, którą doskonale znacie, bo korzystacie z niej przy przenoszeniu ikon i folderów na ekranach głównych iOS-a czy iPada. Po prostu przeciąganie. Ustawiamy się na wybranym pliku. Tutaj weźmy sobie plik ZZZ i z czynności na pokrętle wybieramy sobie opcję przeciągania. Ja teraz macham jednym palcem w górę. Przeciągnij rzecz. Przeciągnij rzecz. Stukam dwukrotnie palcem i przechodzę na folder. Folder testowy 12, 19, 0 rzeczy. Folder. Została przeczytana nazwa przez VoiceOver i otrzymaliśmy informację, że w środku znajduje się 0 rzeczy. Gdy ja teraz na czynności znowu zacznę przeciągać palcem w górę. No i przeciąganie. Mogę anulować to przeciąganie i mogę upuścić na rzecz. Jeśli skorzystam z tej opcji. Do upuszczenia. Folder testowy 12, 19, 1 rzecz, folder, przycisk. Folder testowy, słyszę, 12, że mam 1 22, rzecz, rzecz w folderze. Folder, przycisk. Czyli ten plik został skopiowany, a właściwie zobaczcie. 4 rzeczy. 4 rzeczy, czytam je w katalogu, czyli ten jeden plik nie został skopiowany, tylko został przeniesiony. Możemy to też zrobić na inny sposób, to znaczy mogę też wejść do katalogu, z czynności wybieram sobie na arkuszu naszym przeciągnij rzecz, znowu idę na folder, ale wchodzę do jego wnętrza, stukam dwukrotnie palcem i teraz będąc w środku, no bo w środku mogę mieć również inne katalogi, prawda, do których chciałbym ten plik skopiować czy przenieść, ustawiam się na pliku czy katalogu i wtedy znowu daję upuść na rzecz. I wtedy co mamy w tym katalogu? Dwa rzeczy, plik ZZZ, i arkusz testowy. To jest jeden sposób. Drugi sposób, który też polega na przenoszeniu plików, tutaj wybieramy wtedy inną opcję na pokrętle. Ustawiamy się na pliku, w tym momencie arkuszu. Przeciągnij, usuń, udostępnij, przenieś. Wybieramy opcję przenieś. Zobaczcie, co się stanie, gdy ja stuknę w ten plik. Przeglądaj, przycisk wróć. W sensie w tą funkcję na tym pliku otwiera mi się ekran przeglądania i tutaj aplikacja GPS 17. Folder testowy 12, 23 mam rzeczy. Mam mój katalog, folder, ale gdy adres, wyjdę sobie 12, wyżej, 23 rzeczy, zobaczcie, iCloud, mogę przycisk skorzystać z przycisku wróć w lewym górnym rogu iCloud, ekranu. GarageBand na iOS 19.12. Mam główny katalog iClouda, ale gdy wrócę jeszcze wyżej, anuluj, to patrzcie, przycisk. Mam tutaj dostępne różnego rodzaju chmurki, które mam podpięte na moje. Dysk. Na czyli nie ikonę, tylko przycisk. Na moim iPhone mogę dostępne przerzucać pliki, dysk, przycisk. Ale mogę dostępne tutaj czynności. Skorzystać z Google Drive'a, iCloud Drive'a, Dropboxa i innych chmur, które mam tutaj podpięte, OneDrive, Nextcloud i tak dalej. No ja wybiorę sobie mojego iCloud Drive'a. Dokumenty 12. Dokumenty 11. Pierwszy atest, 12. Katalog folder testowy, atest. Dostępne synchronizowane iCloud 3 rzeczy. Tutaj, gdzie mam teraz tylko 3 rzeczy, bo dwie gdzieś tam przerzuciłem. Opisy audytów architektonicznych. Ustawię się na tym pliku opisy audytów i wybiorę
Nie tym razem z pokrętła, bo chciałem wam pokazać tylko, że tutaj szybki nie ma kompresuj informacje. Usuń pobraną z opcji wklej. Udostępnij, kopiuj, tagi, szybki przegląd, powiel. Więc żeby tutaj wstawić plik, muszę wskoczyć dokumenty, na górę okna i skorzystać z przycisku. Więcej. Przenieś. Przycisk. Przenieś. Dopiero gdy stuknę w ten przycisk. Przenieś. Atest. Przycisk wróć. To plik zostanie przeniesiony do danego katalogu. I teraz zwróćcie uwagę, co się stało. Gdy dotykam palcem ekranu. iCloud. Jeden rzecz. Słyszę jeden rzecz. 11, 40, i mam informację ZZZ. Co się stało? Czynności. Oprócz tego, że plik został przeniesiony w to miejsce, w które chciałem, to chciałem wam to pokazać, żebyście zauważyli, jaka jest różnica między przeciąganiem a przenoszeniem. Bo w momencie, gdy przeciągamy plik z jednego miejsca w drugie, to fokus VoiceOver trafia tam, gdzie przeciągamy plik. W to miejsce, czyli jak ja wcześniej kopiowałem arkusz i wszedłem do katalogu i upuściłem go w tym miejscu, to ja w tym miejscu zostałem. A gdy teraz ten sam arkusz przenosiłem do wyższego katalogu, to ten plik po prostu został tam przeniesiony, a ja zostałem w lokalizacji, z której rozpoczynałem całą operację. Pokazywałem wam, że nie ma opcji wklejania. I to jest bardzo ważna sprawa, bo z tym macie największy problem, bo nie potraficie skopiować pliku. Bo gdy tutaj na czynności wybierzemy sobie pozycję kopiuj, przenieś, kopiuj, kopiuj, to ten plik kopiowany jest do schowka. Mogę go sobie, nawet gdybym odpalił teraz mój komputer, tam nacisnąć Command V i ten plik na Maca zostanie wklejony. Bo to działa też w ten sposób, ale tutaj na czynnościach nie mam opcji wklejania. Po prostu ich tu nie ma, gdy korzystamy z VoiceOverem. Kiedyś był sposób, żeby wykorzystać to wklejanie i albo się zmienił system i już tej opcji nie ma, albo ja zapomniałem po prostu, jak to się robi, więc jeśli wiecie, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja wam pokażę, jak ja sobie z tym radzę. Aby skopiować jakiś plik, który gdzieś chcę mieć jego kopię i też, żeby kopia została w tym miejscu, z którego chciałbym ten plik skopiować, to robię coś takiego, że z czynności udostępnij, przenieś, kopiuj, zmień nazwę, tagi, wybieram pozycję, powiel. Powiel. Stukam sobie tutaj w ten przycisk i co się dzieje na ekranie? Mamy już dwie rzeczy, nie tylko jedną. ZZZ 11 430 KB, plik ZZZ2 11 430 i mamy plik ZZZ2. Dostępny i ten plik mogę sobie już spokojnie, klasycznie kliknąć przeciągnij rzecz z czynności, wybrać sobie i ustawić się powiedzmy tutaj na tym arkuszu testowym. Upuść na rzecz. Gotowy do upuszczenia. Upuść na rzecz. ZZZ2 11 430 tutaj plik ZZZ2. Dostępne czynności. I jak więc widzicie, sam proces kopiowania czy przenoszenia plików w aplikacji Pliki w systemach iOS i iPadOS jest stosunkowo prosty i łatwy. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Oczywiście mówimy tutaj o kopiowaniu za pomocą czytnika ekranu VoiceOver. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z tym lub innymi odcinkami vloga z mojej szuflady, to śmiało piszcie w komentarzach, czy to tutaj na YouTubie, czy na mojej szufladzie w komentarzach pod tym wpisem. Śmiało, jeśli tylko będę znał odpowiedzi, to będę ich udzielał. A póki co bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żadne nowości wam nie umknęły. A póki co zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.